Witam. Dzisiaj w roli głównej sadzuń sosnowy, inaczej kozie broda, szmaciak. Wyglądam tak, takie poszczępione płatki, podobne do kalafiora. Ten grzyb w lesie ogólnie wygląda trochę inaczej. Tworzy zwartą taką bryłę, ale przy myciu łatwo się on rozpada. Jest to jeden z najsmaczniejszych grzybów polskich lasów. Dużo ludzi tak uważa, ja tak samo. Ma taki smak delikatny orzecha włoskiego. Bardzo fajny smak. Występują w lasach iglastych i mieszanych. Przeważnie jest pasożytem sosny. Rośnie na korzeniach. Ciężko go znaleźć, ale idzie. Jak się długo chodzi, idzie go znaleźć. Nie jest on już pod ochroną parę lat. Pod ochroną jedynie jeszcze jest sadzuń dębowy i jadłowy, ale jadłowy jest gorzki smaku, także nie opłaca się go nawet rwać, z lasu wynosić, bo jest pod ochroną. I dzisiaj przepis, szybki przepis na tego grzyba. Nie będę go panierował, bo to tylko zabija jego delikatny smak. Ten grzyb właśnie był myty, ale pozostały jeszcze takie czarne kropki i należy go zanurzyć na 10-15 sekund we wrzątku. Wstępnie umyte grzyby wrzucamy właśnie na wrzątek i lekko trzeba potrząsnąć. Wystarczy z 15-20 sekund. Pozbędziemy się jeszcze wkładki mięsnej, jak gdyby była, i powinny nam te kropeczki też odejść. Zapach jest wspaniały już przy samym sparzeniu tego grzyba. I teraz na rozgrzaną patelnię dajemy jakąś łyżkę masła prawdziwego. Nie musimy go klarować, bo to będzie smażenie raczej w niskiej temperaturze i duszenie. Także nic nam się tutaj nie przypali. Do tego jeszcze użyjemy sos sojowy. Może być Maggi, ale nie używam. Jak używamy sosu sojowego, to uważajmy z solą, bo jest ten sos ostry. Dodajemy jeszcze ząbek czosnku drobno posiekanego, sól i pieprz. Powinien być biały. Tutaj tylko mam ziołowy. Lepszy jest biały. Też, żeby nie zabijał mocno smaku tego grzyba. I do tego jeszcze najlepiej śmietankę 30, może być i 18 zwykła. Roztapiamy masło, jak mówię, nie trzeba go klarować. I wrzucamy grzyby. Smażymy tak jakieś 5 minut. Często mieszając oczywiście. Minęło jakieś 5 minut. Teraz dodajemy ząbek czosnku. Mieszamy i posmażamy go krótko, jakoś około minuty, żeby nie był gorzki. Po tym czasie, jak śmietana 30, możemy od razu wlać jakieś 2-3 łyżki. Dodajemy skropelkę sosu sojowego. No i oczywiście sól, pieprz do smaku. I tak to dusimy jeszcze jakieś parę minut. Pod przykryciem najlepiej. I będzie gotowe do jedzenia.